przeminął rok, przeminął nie wiem jak, a przepłynięte setki nim straciły słony smak. 39. festiwal, który w tej chwili ma miejsce w Krakowie, jest jakby próbą generalną przed 40., o czym żeśmy z Markiem Siurawskim już parę lat temu mówili. Obchodzimy co roku kilka jubileuszy, może właśnie po to, żeby przećwiczyć ten kolejny nadchodzący. A z perspektywy tych 39 lat, gdzie można powiedzieć, że 2/3 osobiście mam przyjemność i prowadzić i uczestniczyć w organizacji festiwali, no dużo, zdarzyło się wiele wydarzeń, które zostają w pamięci, i te przesympatyczne, i czasami bardziej dramatyczne. Zawsze to były chwile, które powodowały, że na następny rok coraz więcej osób chciało przyjechać na festiwal, albo przynajmniej starało się uczestniczyć. To może wynika z tego, że cały festiwal jest takim jednym wielkim spotkaniem przyjaciół, znajomych, często żeglujących wspólnie, ale też często spotykający się raz do roku w Krakowie, bo mieli za sobą może jeden, może dwa rejsy, ale te przyjaźnie z tamtych rejsów zostały na lata i wakacje, które wtedy spędzali w ramach, nie wiem, wyjazdów studenckich, szkolnych, życie potoczyło się tak, że w tej chwili spędzają te urlopy z rodzinami, a w zimie udaje im się znaleźć ten wolny weekend, kiedy wspólnie do Krakowa przyjeżdżają na parę dni, parę nocy, żeby wspólnie świętować, wspólnie wspominać. No i wspólnie oczywiście pośpiewać piosenki, które świetnie znają. Co nie znaczy, że z wyczekiwaniem zawsze my jako organizatorzy i publiczność staramy się wytrzymać do tych chwil, kiedy znane i właściwie najbardziej znakomite zespoły przywożą swoje premierowe piosenki. Tak jak co roku konkursy z tym związane i konkursy na najlepszą piosenkę i na piosenkę premierową wzbudzają wiele emocji, a w tej chwili będziemy pewnie świadkami narodzin kolejnych przebojów po występach Andrzeja Koryckiego czy Życzących 20, a może Mechanicy Szanty w tym roku również nas zaskoczą czymś nowym. Na trybni nad morzem domek był, a w domku tym ród godny sobie żył. Była matka i ojciec i dorosły syn. 40 on już miał, lecz kawalerem był. Pewnego dnia wreszcie zakochał się. Wyznaję ojcu, że się żenić chcę. Och, synu mój, też muszę wyznać ci, bo siostra twoja jest, o czym nie wiedział nikt. Więc witaj. Co mogę powiedzieć, co mi się na tym festiwalu podoba najbardziej? Podoba mi się to, wiesz, wspaniały klimat, różnorodność, jeżeli chodzi o wykonawców. Tak naprawdę, wiesz, mimo tego, że może nie wyglądam na młodziaka, ale na tym festiwalu jestem naprawdę jeszcze jako młody szczaw. Dopiero staram się tu złapać klimat, ale już wiem, że jeżeli chodzi o publiczność, najlepsza jaka jest publiczność, to jest właśnie tutaj w Krakowie. Na 38., czyli rok temu, pozwoliła mi zostać laureatem Nagrody Publiczności. Bardzo miło będzie mi tutaj zawsze wracać, bo naprawdę, jeszcze raz muszę powiedzieć, tu jest cudowny klimat i no nic dodać. Bardzo dziękuję. Czy tato wiesz o wydarzeniu tym? Na plantacji do pracy przyjęto dziś 48 pięknych dziewcząt z drugiej wsi. Wspomnienie z tego festiwalu, moi drodzy, wszystkie wspomnienia, które były tak naprawdę i są warte opowiedzenia, na pewno nie pójdą na antenę, w związku z czym opowiem takie bezpieczne. Było ich parę. Mój pierwszy festiwal, który był w 86 roku, gdzie przyjechaliśmy pełni nadziei z naszą Samantą, jury jej nawet nie zauważyło. Moi drodzy, dlatego przesłanie dla wszystkich wykonawców młodych, nie przejmujcie się tym, że jakieś jury nie dostrzeże waszej piosenki. Samanta w ogóle przeszła niezauważenie.
Minęło parę festiwali. Następnym wspomnieniem, które naprawdę dla mnie było bardzo ważne, była obecność w Stanach Jugila, świętej pamięci, ostatniego żyjącego szantymena tutaj w Polsce, który w ostatnich chwilach swojego życia wspominał ten festiwal. Podobno opowiadała nam o tym jego żona. Wspomnienia to są też publiczność. Publiczność, ludzie, którzy czekają na nas nie tylko na sali, nie tylko z nami śpiewali, oni się bawią, ale również ci, którzy czekają na zewnątrz kuluara. Te wspomnienia są najmilsze i najsympatyczniejsze. Mam nadzieję, że takie będą dalej. Wspomnieniami są od spotkania takie tutaj na zapleczu sceny, na górze koncert, publiczność się bawi, słucha, a tutaj się impreza odbywa niezależnie od tego, co się dzieje na górze. I to jest właśnie festiwal w Krakowie. I niech takie wspomnienia jak najdłużej trwają, niech takie wspomnienia w nas trwają i mam cichą nadzieję, że nie tylko we mnie, ale również we was, czego sobie i wam życzę. Jeszcze tylko jedno wspomnienie, o którym chciałem wspomnieć. Pierwszy koncert dla dzieci wiele, wiele lat temu, który organizatorzy wymyślili o godzinie 11, i to się do dzisiaj dzieje, ale wykonawcy, którzy na ten koncert przyjechali grać, dowiedzieli się, że mają zagrać koncert dla dzieci, a o 8 rano skończyli spotkania, towarzyskie spotkania, słuchajcie, w hotelu. Trzeba było widzieć ich twarze, trzeba było widzieć ich miny, kiedy oni musieli rano śpiewać dla dzieci piosenkę O żółwiu. Podejrzewam, że nie tylko to dla mnie niezapomniany widok, ale i dla tych biednych dzieci, które na tym koncercie były. Całuję was i pozdrawiam. To mam dwa. Pierwsze było to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy mieliśmy bardzo dużą przerwę między koncertami i stwierdziliśmy, że pomiędzy jednym a drugim koncertem na pewno zdążymy, jakby to powiedzieć, się uraczyć i spokojnie zdążymy dojść do formy. Przeliczyliśmy się, bo zdążyliśmy jedno, zdążyliśmy drugie, ale później było jeszcze trochę czasu. I niestety byliśmy wtedy, jakby to powiedzieć, w połowie fali przy wyjściu na scenę. Pierwszy i ostatni raz aż tak bardzo. Faktycznie, rzeczywiście. Ale tak na poważnie, to jak miałbym jedną rzecz powiedzieć, to był to pierwszy koncert kończący, który był finałem warsztatów, które z Mirkiem prowadziliśmy, warsztatów szandowych przed Shanties. Nie wiem, który to był rok, naprawdę. Musiałbym sprawdzić. Pierwszy koncert z tymi młodymi, starzym wykonawcami. Też już nie będę mówił, kto to był, bo przewinęli się przez bardzo dużo obecnie grających przez te warsztaty szantowe. Ale to było coś niesamowitego. Po kilku latach takiej stabilizacji, takich fajnych emocji, ale jednak wszyscy się dobrze znamy, wszyscy wiemy, co będzie. Nagle potężna eksplozja entuzjazmu. Naprawdę coś niesamowitego. Ciary do tej pory pamiętam. A my hej, pochwyćmy wiatr w powiew, niech nam zawsze sprzyja niebo, bo my mazurscy Kolumbowie odkrywamy. Co odkrywamy? Węgorzewo. Dobrze! Hej! Na wyprawę swoich marzeń wyruszyli z ranną bryzą. Nieugięci wprost żeglarze z lękiem gnali za horyzont. A my hej, pochwyćmy wiatru powiew, by w nieznane miejsca płynąć, bo my mazurscy Kolumbowie odkrywamy dzisiaj sztynor. Ciekawego, no każdy festiwal to była jakaś ciekawa historia, tylko teraz, kiedy świeżo odebraliśmy ze starymi dzwonami nagrody, tytuły profesorów szanty, ciężko się skupić na tym. Takie moje największe przeżycia to jeszcze i wspomnienia takie najbardziej, które wryły się w pamięć, to oczywiście te z pierwszych szant, kiedy startowałem w konkursie szanty piosenki pieśni autorskiej. Zawsze to był dla mnie ogromny stres, bo konkurowałem z Porębunią, z Muzajkiem, z Pestką. No tam jeszcze z wieloma takimi starymi wilkami morskimi, którzy przywozili te pieśni z morza. Ja musiałem coś zmyślać. To było dla mnie zawsze bardzo trudne. No i co jeszcze? No na przykład jeden z takich wielkich, takich no może
to było, kiedyś nie można było dostać uprzęży do harmonijki. Były to takie czasy, gdzie o dobrą gitarę też było trudno w sklepie. I pamiętam, mój tata z zawodu tokarz pomógł mi zmontować według mojego projektu taki uchwyt do harmonijki, bo bardzo chciałem, tak jak Bob Dylan, grać na gitarze i na harmonijce. I dzisiaj jest to harmonika chwytana w ten sposób, że jest zupełnie bezpieczne. Ja wymyśliłem sobie, nie znając w ogóle zasady działania takiej uprzęży, powiedziałem tacie, że to muszą być tak jakby dwa tutaj ściskane sprężynką. Tata nie miał do dyspozycji jakiejś takiej małej sprężyny, tylko po prostu była ta stalowa wielka sprężyna, którą dwóch kolegów pomagało mi to rozciągać i w środek szła harmonijka. Pamiętam, że z takim przejęciem wykonywałem utwór chyba Fale, właśnie z wykorzystaniem tej harmonijki, że w pewnym momencie w tej ciszy w rotundzie, znaczy tak naparłem na harmonijkę, że po prostu ona wystrzeliła z tej uprzęży i tylko po jęku osoby, która tą harmonijką została uraczona, mogłem wiedzieć, w którym miejscu się znajduje. I jakież była moja ogromna radość, że gdy po jakimś czasie ktoś trzymając się za głowę przyniósł mi tę harmonijkę, powiedział: Andrzej, proszę. Także to są różne historie. A tutaj no siuraweczka mnie rozprasza teraz. No w ujęciu. A jest następny? Jest, tak. O, udaje teraz, że to nie on. Tak. No co, to są historie, które jest mnóstwo takich rzeczy, tylko teraz, jak mówię, trudno przywołać, bo tu się wiele, wiele dzieje. I no nie wiem, no to tyle, no coś może jeszcze. No pozdrawiam wszystkich, kłaniam się nisko, dziękuję za wspaniały jubileusz. I co, no do zobaczyska. I nam może też już anioł takie łódki struga. Gdy je puści, niech ich droga do nas będzie długa. I niech błądzą w chmurach, cieszy każdy dzień, nim z błękitu spłynie ku nam małej łódki cień. I niech błądzą w chmurach, cieszy każdy dzień, nim z błękitu spłynie ku nam małej łódki cień. Kocham was. Oh! Hello, we're Bounding Maine. That's John. I'm Christine. I'm Dean. I'm Gina. And I'm David. We love Krakow. We've been here twice now, in 2010 and this year 2020. And it is a very different culture from what we have in Chicago. The city, I think, is very cosmopolitan and very interesting in terms of what people are like and how people, of course, are talking. The architecture is different. The medieval square is something, of course, it's older than our whole country, so it's a marvel for us. Anybody else? And the love of shanties here is quite delightful. Thanks for letting us come. Oyster upwards, swinger inboard, for the journey's nearly o'er. Rum di da ba da di da 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 dum dum da ba da da. Pytałeś mnie, Paco, o anegdotę z tej optyki, z perspektywy moich 35 lat na udziału w festiwalu Szanties w Krakowie. I mam taką jedną anegdotę, która przydarzyła mi się osobiście. Mianowicie, kiedyś jako młody człowiek, student Wyższej Szkoły Morskiej, kiedy zacząłem przyjeżdżać na festiwale Szanties do Krakowa, bardzo mi na tym zależało, żeby być dostrzeganym, żeby być szanowanym, ale właśnie dostrzeganym, zauważanym i identyfikowanym jako guru, jako członek zespołu Paket czy członek zespołu Smugglers. No i się tam wystawiałem specjalnie po to, żeby ten cel osiągnąć i napaść swoje nienapasione ego. Wystawiałem się gdzieś na punkty widoczne i widokowe. No i tak
byłem rozpoznawalny coraz bardziej i bardziej i bardziej. I w pewnym momencie sytuacja zaczęła być kuriozalna, bo kiedy stałem na tym swoim posterunku gdzieś na ciągach komunikacyjnych, to co chwila przychodziły do mnie piękne dziewczyny, przystojni chłopcy, których albo znałem, albo nie znałem, i zapytywali mnie: a nie widziałeś Karola? Nie, nie widziałem. A nie widziałeś jakiegoś tam zespołu? No tak, widziałem, jest tam. A nie widziałeś, a znasz Józka? No, a pamiętasz, jak to było, wiesz, tam na kuli, wiesz, 3 lata temu? Tak, pamiętam. I wiesz, zaczęło mi się to lekko przejadać, ale jeszcze trwałem na posterunku, ego się karmiło. I co było w ogóle najfantastyczniejsze? Rekord świata i bank rozbił jeden koleś, którego chyba nie znałem, albo znałem bardzo słabo, który podszedł do mnie i zapytał: ty guru, masz, słuchaj, łatki do sklejania dętek na zimno? Po prostu padłem i klepałem matę. Rozbił bank, zdobył Grand Prix, główną nagrodę. To było po prostu niesamowite w jego wykonaniu. Łatki do sklejania dętek na zimno, czego i wam życzę. A krople składają się w chwile w ocean smutku, śmiechu i łez, i wierszy ułożę zaraz tyle, a może tylko jeden wiersz. Miłe chwile na szantach w Krakowie. Te najmilsze chyba w roku 1984, kiedy niespodziewanie z ryczącymi dwudziestkami dostaliśmy pierwszą nagrodę w kategorii szanty. A rok później, w 1985 roku, zdobyliśmy Grand Prix krakowskiej. Bardzo miłe wspomnienie. Drugie to, kiedy z mechanikami szanty w 2004 roku zdobyliśmy Grand Prix w Krakowie. No i wszystkie te chwile, kiedy mogliśmy dla was śpiewać, cieszyć się i kochać, i robić to, co kochamy tak bardzo, czyli śpiewać szanty. Po ulicy w piękny dzień panny przechadzają się, a ja z boku siedzę sam i ochotę straszną ma. A z boku siedzi sam i ochotę straszną ma. Stary Thunder Jim, bo tak go nazywali. Wej, hej, bo burza na nas wali. No, pykiem spojrzał na mnie i jak mi nie przywali. Burza, niech to wszystko szlak. Jeden, jedyny festiwal, na którym mam tremę. Najważniejszy festiwal w Polsce, zdecydowanie, od zawsze. To zawsze był najważniejszy festiwal w Polsce i zawsze będzie najważniejszy festiwal w Polsce. Festiwal, na którym perły zdecydowały się wystąpić z instrumentami, dokonując tym samym kompletnego przełomu w naszej twórczości. Festiwal, który zainspirował nas do nagrania płyty pod tytułem Na Wygnaniu. I festiwal, który zaowocował dziesiątkami różnych kontaktów, które przerodziły się potem w kolejne nasze występy w Polsce i za granicą. Kocham Kraków, kocham Shantys. Kocham Kraków i kocham Shantys. Fantastycznie, że jesteście. Następnych 40 lat życzę. Shanty. Krakowskie muzyka. Moje pierwsze to był chyba 1998, Górny Trzeciorzęd, i powiem szczerze, pierwsze, które pamiętam jako występujący tutaj wtedy manszaft, młokos sceny, gdzie widziałem takich tuzów jak Jurek Poremski, jak Jerzy Rogacki, wtedy byli dla mnie ważni panowie, z którym byłem dumny z tym, że chcieli ze mną chwilę porozmawiać. Fajne to było. Pamiętam wszystkie miejsca tych szant, Hale Korony, Hale Wisły. Maciek przechodzący, właśnie Maćka też pamiętam z wielu różnych mniej lub bardziej zabawowych imprez. Powiem tak, na pewno szmat czasu, na pewno wiele wspomnień radosnych, wiele wspomnień bardziej poważnych, bo przecież to chociażby w tegorocznym w edycji 2020 właśnie żegnaliśmy scenicznie Andrzeja Mendygrała, i takie rzeczy się zdarzają i będą się zdarzały, ale jest to coś, co może być
wspomnieniem takim trwałym, bo ten festiwal trwa. Trudno powiedzieć, co było w roku 2018, 2017 czy 1999, ale fajne jest to, że kontakt pomiędzy wykonawcami a publiką, to jest pewnego rodzaju magia i mam nadzieję, że ten festiwal jej nie straci i oby za 10 czy 15 lat mógłbym też jeszcze przyjechać, mógłbym być rozpoznany przez kogoś, a może zaśpiewać. Byłoby to fajne. Dziękuję. I dalej rwimy stąd, bo burza na nas wali, bo burza na nas wali. Rwimy stąd, bo burza na nas wali, burza niech to wszystko szlak. Perły, łotry, tychy! Łabady, łabady, łabaram tam, dy, łaram dy, łam tam, dy. Prawie 40 lat festiwali szantowych w Krakowie i bardzo trudno zebrać jakieś najbardziej sensowne wspomnienia, więc z konieczności powiem o rzeczy ogólnej, ale jednak decydującej o tym, że ja przynajmniej ciągle przyjeżdżam do Krakowa i myślę o tym końcu lutego zawsze jako tym już bardzo dla mnie znaczącym, do czego w pewnym sensie tęsknię. Myślę o atmosferze po prostu. A w tej chwili skończyły się dawno zawody między zespołami, kto jest lepszy, kto ładniej śpiewa i tak dalej, bo wszyscy myślę, reprezentują ten sam naprawdę przyzwoity poziom, tego się po prostu słucha, nie ma wstydu. I teraz być może taka jest kolejność rzeczy, ale daj Boże, że tak się stało, czy dzięki Bogu, że tak się stało, że łączą nas narastające, coraz mocniejsze więzy przyjaźni, znajomości, że spotykamy się z kumplami, że przyjeżdżamy tutaj, traktując festiwal jako okazję do dłuższych rozmów, do dłuższych spotkań. I co więcej, te nastroje, ta atmosfera, ludzie teatru to wiedzą, że to działa w obie strony, to znaczy ta strona przy mikrofonach i publiczność i z drugą strony to samo, publiczność w naszą, że oni nas znają, my znamy ich również, bo w większości wypadków to są przecież żeglarze. Dla mnie wzruszające jest to, że to jest już w tej chwili nawet trzecie pokolenie ludzi, którym podoba się ten rodzaj muzyki, ten rodzaj zabawy, to śpiewanie po polsku, ale nie tylko o morzu i morskich sprawach. Więc te dwa, trzy dni tej zabawy, tej komunikacji, tej takiej niezwykłej zupełnie wspólnoty dla mnie stanowi dodatkową wartość, czy specjalną wartość. Jestem wdzięczny losowi, że to mi się przydarzyło w życiu i tak naprawdę póki co nie opuściłem jeszcze żadnego festiwalu. Jak to u mnie teraz? Łabadaj, łabadaj, łabaram czandy, warandy, łam czaram tej. Dlaczego teraz nie grasz? No. Łabadaj, łabadaj, bo mi się nie łabada, badam, łam czaram dej, łam czam czam dej. Revenons de la jolie Rochelle, non revenons. De la jolie Rochelle, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. Jest taka opowieść, którą mogę wam w tajemnicy powiedzieć. Mianowicie dawno, dawno temu, kiedy szanty jeszcze odbywały się w Rotundzie, a ludzie do samego końca wytrzymywali na festiwalach i na koncertach, był taki koncert, kiedy Banany wystąpiły w stroju niemalże Adama i Ewy. Spódniczki z liści banana, bananowca konkretnie, przykrywające wszystkie nasze najcenniejsze części ciała. Wyobrażacie sobie to. Zespół Banana Boat. Faktem jest, że to było 20 lat temu, więc może łatwiej sobie to trochę wyobrazić, ale ubrani wyłącznie w spódniczki z liści banana i nic pod spodem. To był koncert, kiedy wyszliśmy na scenę i mieliśmy zaśpiewać jeden utwór.
Nie, no oni mnie rozpraszają tutaj, to tak nie można. Jesteś pierwszym, na trzech próbowałem i dopiero ty się poddałeś. Kocham cię, dziękuję! Jak zlizać telefon, to ja się muszę poddać, no. Koncentrujemy się na tym, co wydarzyło się w roku... Nie wiem, który to był rok. Trzeba byłoby sprawdzić na festiwalowych kalendariach. Ale wtedy pamiętam, że był to koncert dla dorosłych organizowany przez Mirka Zejmana Kowalewskiego i to Mirek właśnie powiedział, że zespół Banana Boat ma wystąpić z jednym tylko utworem, ale za to wyjątkowym. Utwór pod tytułem Negro Shanta. Zespół Banana Boat wystąpił wtedy wyłącznie w spódniczkach z liści bananowca. Możecie sobie to wyobrazić, lub może lepiej nie. Byliśmy zupełnie nadzy, ubrani tylko w spódniczki z liści bananowca i zaśpiewaliśmy Negro Shanta. Szybko potem okazało się, że mieliśmy wyjątkowy aplauz publiczności, a wydawało się, że to tylko kobiety mogą robić wrażenie, kiedy są nagie. Otóż nie, mężczyźni również. C'est la vie ronde qui nous mène au rond. A statek wciąż burtą wodę brał, do dna było coraz mniej. Przyjeżdżam do Krakowa na szantę od ponad 35 lat. To jest kawał mojego życia. Myślę, że kawał życia też nie tylko ludzi, wszystkich muzyków, którzy tutaj przyjeżdżają, ale też publiczności. Od wielu lat ciągnie zawsze zimą do Krakowa. Myślę, że to na pewno będzie jeszcze trwało, być może jeszcze nawet po nas. I tego chyba należy Krakowowi życzyć. Kraków ma wiele wspaniałych i tradycji, i zabytków, ale myślę, że właśnie festiwal Szant jest tym takim numer jeden, który od wielu lat przyciąga publiczność z morza, Mazur i z całej Polski, którzy kochają morze, kochają pieśni morskie. I tyle. Marco Polo w królewskich liniach był. Marco Polo tysiące przebył mil. Marco Polo w królewskich liniach był. Marco Polo tysiące przebył mil. Aniele, dobrze wiesz, dla ciebie też kubek naleję, a potem pójdziemy coś zjeść. Okej, no wspomnienia z szant. Każda edycja szant była bardzo fajna. Ja pamiętam pierwszy szant, na który byłem, to był 85 rok, strasznie dawno temu. Wtedy mieszkaliśmy jeszcze w Słońcu na Olandrach. Co było fajnego, że oprócz tego, że na koncertach śpiewało się całą salą, że tak powiem, z wykonawcami, to w nocy w schronisku też przez cały czas śpiewało się do rana. Także cały czas była muzyka, cały czas była integracja. To było niesamowite, ten klimat. Ten klimat potem jeszcze przetrwał w domu turysty przez kilka lat. Także to było chyba najfajniejsze wspomnienie. Fantastyczne wspomnienie było też, jak po raz pierwszy zespoły z Wielkiej Brytanii przyjechały, ze Stanów. Bo też usłyszeliśmy trochę inne spojrzenie na szanty. To sam kontakt osobisty z Stanem Hugillem, świętej pamięci, był niesamowity, ostatni żyjący szantymen, który o szantach wiedział wszystko. Także to też było fantastyczne. To są sprawy, które już nie wrócą. Ale z drugiej strony ciągle przyjeżdżamy, ciągle jest super i ciągle spotykamy fajnych ludzi. No i to wszystko chyba. Choć karteczkę małą, żeby słońce znowu się zaśmiało. Raz i dwa. Ważna jest tylko ta pokona, którą w sercu będę miał. Okej, cześć, Mietek Folk Olsztyn. 39. szanty za rok 40. I gdyby w przypadku, gdybyście nas w przyszłym roku nie zaprosili, to w tym roku już wam składamy życzenia.
Kochani, dla nas festiwal Shanties zaczął się jakieś 30 lat temu. Wtedy byliśmy młodymi, szczupłymi, przystojnymi mężczyznami. Waldek był nawet wysoki. Tak jest. Przyjeżdżaliśmy do tego Krakowa z naszego zimnego Olsztyna, zafascynowani tym, co się tutaj dzieje i na scenie, i w kuluarach. Kraków zawsze nas witał przepiękną pogodą. Dzisiaj lało. Zobaczymy, jak będzie za rok. Pozdrawiamy i życzymy następnych 40, 80, 120 i 160 lat. Mietek Falk-Olsztyn. Cześć. Dzięki wielkie. Tylko ta pogoda, którą w sercu będę miał, ważna jest. Tylko ta pogoda, choć za burtą huczysz pał. Briamboru, 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 briamboru. Mam to szczęście, że śpiewam w zespole, który powstał 37 lat temu, zresztą zakładałem go razem z przyjaciółmi. Także mieliśmy okazję przez te kilkadziesiąt lat zobaczyć Festiwal Krakowski w różnych odsłonach. Począwszy od tej strony, rzekłbym, amatorskiej, tak, kiedy to się wszystko rodziło. A skończywszy na tym, z czym mamy do czynienia na chwilę obecną, więc trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie, co jest lepsze. Jest to po prostu inne. Natomiast wiesz, miłych wspomnień, przede wszystkim wiesz, dla mnie są najważniejsi ludzie. To jest, pomijając to, że spotykają się żeglarze, żeby sobie kwestie rejsów poomawiać, żeby się poumawiać na kolejne rejsy. Jest to miejsce, gdzie spotyka się tak niewiarygodną ilość kapitalnych ludzi, że z tego się rodzą przyjaźni, które zostają potem do końca życia. I to akurat bez względu na formułę festiwalu, to się nie zmienia 200%. Wiesz, na zasadzie pojedynczego zdarzenia to nie powiem. Niestety, tudzież stety, było tych zdarzeń na tyle dużo, że trudno mi to nawet w pewnej hierarchii ustawiać. Natomiast jest to magiczne miejsce. Zresztą wiesz, no, co będę tłumaczył. Przecież najlepsze miejsce, żeby się spotkali żeglarze, to jest zima, tak? I to jest 600 metrów od morza. Rewelacja, wszystko jest zaplanowane od początku do końca. Śmierć, tora, spalimy drzewo, tora, cześć. Nie żyje stary, z torby już. Hej, hej, mister. Krakowskie Shanties. To niezwykły festiwal, jak mówią, festiwal festiwali. W 87, chyba tak, w 87, a stało się coś dla nas nieoczekiwanego. Zespół dostał informację od jury o nagrodzie. Wcześniej, jak to bywało w tamtych latach na festiwalach, odbył się bardzo, bardzo, bardzo energiczny wieczór końcowy. Otóż na końcu festiwalu była wielka imprezka. Wspólnie wszyscy wykonawcy imprezowali cały wieczór, większą część nocy, a kiedy już skończyli imprezować tam, gdzie to oficjalnie się działo, to przenieśli się jeszcze dodatkiem na korytarze miejsca noclegowego i tam, jakby to powiedzieć, kończyli rozpoczęty proces. Rozpoczęty proces kończyliśmy, bo ja zawsze brałem w tym czynny udział tak długo i energicznie, że większości z nas umknął gdzieś finał ten ostateczny. Natomiast rano okazało się, że musimy natychmiast opuścić miejsce noclegowe. Miejsce noclegowe wszyscy mniej więcej opuścili w jakim takim stanie, natomiast ja odmówiłem tej formalności. Nie wiem, czy składnym językiem, czy nie, ale podobno odmówiłem. Podobno, bo ja takiej bezczelności i niegrzeczności nie pamiętam. A no, gdzieś podobno zostałem wyniesiony w miejsce przytulne, konkretnie do składziku starych mebli i tam sobie dojrzewałem. A koledzy dowiedzieli się, że refy otrzymały nagrodę, jedną z nagród.
No i okazało się, że jest naszym obowiązkiem w związku z tym uczestniczyć w koncercie finałowym, w koncercie laureata. Stała się bardzo nerwowa sytuacja, bo ja kategorycznie odmawiałem nie tylko wstania, nie tylko śpiewania, ale w ogóle istnienia na tym świecie, jednym z najlepszych podobno. Koledzy mieli problem, rzeczywiście mieli problem, bo miałem tam dość istotną rolę do spełnienia, więc rada w radę zebrali się w czwórkę i zrobili mi tą przyjemność, że mnie we czwórkę zanieśli do szatni i tam w tej szatni obnażyli w jakimś dużym stopniu oraz również we czwórkę ułożyli mnie zwiniętego w kłębek pod prysznicem. To wszystko byłoby jeszcze w porządku, tylko tyle, że potem ostatni z nich, który odchodził z tej kabiny, był łaskaw włączyć wodę. Zimną. A tu zrobię pauzę, no bo o czym tu mówić. W każdym razie w koncercie finałowym zespół Cztery Lewy wystąpił w pełnym składzie. Udało się osuszyć, co było potrzebne. Udało się przypomnieć sobie tekst i to był kapitalny festiwal. Wszystkie następne były jeszcze lepsze. Hey, Mr. Storm Alone. Moim, może nie naj... Nie da się powiedzieć, że najwspanialszym wspomnieniem z festiwalu, ponieważ tych wspomnień jest strasznie dużo. Moi rodzice organizowali Shanties. Można powiedzieć, że trochę wychowałam się na tym festiwalu. I jak się rodziłam, to mama śpiewała szanty, więc można powiedzieć, że mam je prawie we krwi i nigdy się od nich już nie uwolnię. Pamiętam jeden z pierwszych moich koncertów dziecięcych, które prowadził Kowal Zejman ze swoją całą trupą. I to było niesamowite przeżycie dla małego dziecka. Uproszczone piosenki żeglarskie, takie zaprojektowane specjalnie dla nich, takie szanty dla dzieci, tak zwane szanteczki, spowodowały, że pokochałam je naprawdę. Pierwszą szantą, którą w ogóle śpiewałam jako przedszkolak, to była piosenka Poręby, Cztery piwka na stół. Proszę sobie wyobrazić taką trzyletnią Anikę, która śpiewa na głos radośnie na jakimś promie, Cztery piwka na stół, popielniczkę bez... Nie ukrywam, wszyscy ludzie na tym promie byli dość zdziwieni. Jakby cenzuralność tych tekstów może niekoniecznie jest dla przedszkolaka. I właśnie to powodowało, że te koncerty Kowala były takie wspaniałe, bo przekazywały dużo wiedzy, ale przekazywały ją na poziomie dla tych dzieci. I przyznam się, że to jest jeden z powodów, dla których postanowiłam zostać nie tylko muzykiem i zająć się szantami, zająć się muzyką operową, ale też zająć się kształceniem dzieci. Szanteczki, te Zejmanowe, a teraz też piosenki Klanga wykorzystuję często, prowadząc warsztaty marynistyczne. Piszę też własne piosenki. Pokazuję dzieciom kości, pokazuję dzieciom koncertinę. Tak jak ktoś kiedyś mnie pokazał koncertinę, wtedy był to Rogacki, pokazał mi, jak się na tym gra, potem Marek pokazał mi kości. To jest coś, czego się nie zapomina, to jest coś, co mnie ukształtowało na całe życie i chciałabym to tym dzieciom przekazać. Nie wszystkie mogą przyjechać na festiwal Shanties, ponieważ jeżdżę po całej Polsce, ale staram się im zawieść troszeczkę tego festiwalu tam i trochę tej kultury i trochę tej radości, którą sama doświadczyłam jako dziecko na tym festiwalu. Mój pierwszy festiwal to 24 lata temu miało miejsce i to był 15 festiwal Shanties. Mój pierwszy, tak jak powiedziałam, i od razu pierwszy na zasadzie pracy przy festiwalu, konkretnie w sekcji program, którą wówczas kierował Piotrek Zadrożny. Piotr Zadrożny był szefem sekcji program przez ładnych parę lat, właśnie w latach 90.
I takie moje pierwsze zaskoczenie zadrożne to było wtedy, kiedy to już był trzeci, piąty albo 32 dzień festiwalu, bo festiwal, jak wiadomo, jest kompletnie rozciągnięty w czasie. Teoretycznie trwa 4 dni albo 5, ale tak naprawdę to są, no myślę, miesiące. Więc to był właśnie kolejny dzień festiwalu, wszyscy byliśmy wykończeni, a wtedy to były czasy korony i z tyłu na backstage'u, wtedy jeszcze nie nazywaliśmy tego backstage'em, po prostu zaplecze sceny na koronie tworzyła ścianka wspinaczkowa. I jest już godzina 4:98 i zadrożny, który mówi: okej, wypuściłem smugglersów, zaczyna się wspinać po tej ściance. I ja tak sobie myślę, wtedy miałam 19 lat, myślę sobie, co to jest? Panie Boże, za wariat, nie? I co on wie, że zadrożny trzeźwy, jak nie powiem co, on po prostu był wtedy, jeszcze nie wiedziałam, że to daje takiego speeda, taką adrenalinę, sama ta zabawa w organizację, więc pierwsze moje zdarzenie takie rany boskie, drugie chwilę później, kiedy pojawił się zespół Ryczące Dwudziestki. I ja wtedy powiedziałam: jej, a ja mam waszą kasetę. I to było absolutnie rozczulające. Fajnie było ich poznać tak od razu właśnie od tego zaplecza korony. Ja nie powiem nic więcej o koronie, bo działy się tam rzeczy naprawdę różne. I dzięki Bogu, że nie było wtedy, Pako, z jednej strony ciebie, bo do tej pory się wszyscy uśmiechamy i mówimy sobie cześć na ulicy. Ale bez takiego sprzętu, jaki masz w tej chwili. Inne takie dosyć dla mnie istotne i w sumie absurdalne i zarazem śmieszne zdarzenie. To był rok 2003, więc nie pamiętam, która to była edycja festiwalu, to będzie można łatwo sobie policzyć. Kiedy przyjechał do nas po raz pierwszy zespół Groms Plus z Norwegii. Przepraszam. Słuchajcie, przyjechali pierwszy raz goście z zagranicy, to w ogóle, znaczy nie, że z zagranicy, ale goście z Norwegii, z Narwiku. To była ich chyba pierwsza wizyta w ogóle w Polsce. I prosto z lotniska, oczywiście samolot miał opóźnienie, na drogach były korki, więc ich podróż, która miała standardowo trwać powiedzmy około pół godziny, trwała znacznie więcej. Przyjechali do Rotundy, to był luty, wtedy jeszcze w lutym, kochane dzieci, był śnieg oraz mróz. I tenże mróz prawdopodobnie spowodował, że w całej dzielnicy nie było prądu. I ci nasi Norwegowie weszli i my tu mówimy, że po prostu zapraszamy na próby mikrofonowe, ale one odbędą się po prostu bez prądu. I oni powiedzieli: okej. Byli zadowoleni podobno, że nie było białych niedźwiedzi polarnych, ale tak... Tak jakby u nich nie było. Oni, wiesz, oni naprawdę spodziewali po tym wejściu, że tak już będzie, nie? Że to w ogóle wszystko będzie takie przy świecach, takie mocno kameralne. Nie? I rzeczywiście długo traktowali nas troszkę jako dzikusów, a potem już się mocno dostosowali i powiedzmy, że integracje w całym porcie miały w tym bardzo, ale to bardzo duży udział. Mam tą przyjemność bycia na 40 festiwalach we wszystkich rolach. Byłem organizatorem, byłem wykonawcą i było bardzo wiele ciekawych historii, na przykład. Nie, tak się nie robi. Byłam organizatorem, nie byłam wykonawcą, byłam kierownikiem programowym i miałam tę przyjemność poznać wszystkich, tak naprawdę i wykonawców, i publiczność. Byłam też opiekunem gości zagranicznych. Generalnie festiwal to jest największa przygoda życia, można tak powiedzieć. Początki były trudne, to były czasy socjalizmu, ale razem z Jackiem Reszką, Moniką Jarolim zaczynaliśmy festiwal i potem się kręciło. Myślę, że te pierwsze 10 lat to był taki naprawdę bardzo mocny czas prób, koncertów, piosenki autorskie, wymyślania tekstów i to pociągnęło cały ruch szantowy. Także jest nam bardzo miło, że mogliśmy zapalić tą duszę żeglarstwa w wielu żeglarzach i że do dzisiaj to trwa. Te 39 lat to jest naprawdę pełna duma i 40 dla Starych Dzwonów, dla festiwalu 39, ale jakby to, że to trwa i że jest taka rzesza żeglarzy, którzy chcą śpiewać. A tradycja poszła dalej. Nasza córka miała przyjemność występować na festiwalu jako zawodowy muzyk i kościarz. Dziękujemy bardzo.
Dziś nakręcamy film, dziś malowanki w szkle zostaną we wspomnieniach, zapłyną Bóg wie gdzie. Hej, komandorze, tak trzymaj kurs, chociaż Monika za mężną panną już. Hej, stary dzwony, bierz ją, Johnny.